Chciałbym, widzowie, żeby ta pułapka, którą ostatnim razem zrobiliśmy, zadziałała, ale powiedzcie mi, jak ona miała zadziałać, skoro okazało się, że hejter to też jest X? Widzowie, pisaliście w komentarzach już chyba od ponad miesiąca, że tata hejtera i hejter to X. No ja wam nie wierzyłem, a w szczególności nie wierzyłbym, że mój przyjaciel, widzowie, z którym tyle już kurde nas łączyło na Palionowie, byłem jego wiceprezydentem, prawą ręką, no robiliśmy tyle rzeczy, oszukał mnie. I to w tak podły sposób, on był tu cały czas. Robił ze mną te pułapki, wiedząc, że i tak w niej nie wpadnie, bo to on jest tym cholernym X-em. Ja na to, widzowie, nie pozwolę. Odcinam się od niego, zniszczę po prostu wszystko, co jest z nim związane i wpadłem na jeszcze lepszy pomysł, jak go zdenerwować. On bardzo nie lubi, jak się dotyka jego wizerunku, dlatego my ten wizerunek mu dzisiaj, widzowie, zniszczymy i będziemy dorabiać mu wąsy takie, że się nie opamięta do końca normalnie świata, nie? Tak mnie zdenerwował. No powiem wam szczerze, że naprawdę ja się dawno tak na nikogo nie zdenerwowałem, jak właśnie na hejtera. Widzicie? To jest właśnie ten wąs. No to nie wygląda jak wąs, ale to ma być wąs. To ma być wąs i naprawdę zdenerwował mnie. Tak się nie zachowuje żaden rodowity przyjaciel. Żaden. Chociaż on był jaki był, nie? On w sumie zawsze tak reagował na to wszystko. Ale nie, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie. Biorę, widzowie, te głowy normalnie wszystkie i zaraz wypiszę tabliczkę najgorsi ludzie na świecie. I tam właśnie będą, widzowie, te głowy. Biorę wszystkie głowy, jakie tylko są tutaj możliwe. I wtedy zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Bo naprawdę, to już jest lekka przesada, co tutaj się wyprawia. Czy tutaj są dalej Villa Jazzy? Nie, nie. Kiedyś tutaj było ich pełno. Ale już ich nie ma. Dobra, tych głów chyba już też nie ma. Weźmiemy sobie, widzowie, co potrzebujemy? A, potrzebujemy tego. Ocena loda. Dobra, to my sobie, widzowie, tą tabliczkę weźmiemy, bo innej nie mam. I sobie, i sobie tu napiszemy. Albo nie, wiecie co, żeby, nad jego tym chorym pomnikiem. I tam też zresztą mu zrobimy jakąś krzywą podobiznę. Dobra, więc zróbmy w takim razie, co tu się dzieje, dobra. Najgorszy człowiek świata. Dobra, no i to będzie, widzowie, hejter. Cyk, cyk. I tutaj dajmy też. I mamy. Najgorszy człowiek świata, widzowie, hejter. On odpowie za to, co zrobił. Zróbmy mu jeszcze tutaj wąsa i zrobimy jeszcze tam wąsa. I będziemy mu, widzowie, robić po prostu złe rzeczy, aż się opamięta. Chociaż on już się nigdy nie opamięta. Jestem ciekaw w ogóle, co chłopaki i dziewczyny w ogóle mają pomysł, co jakby mu zrobić. No ale to już zostawiam im. Ich wola. Dobra, cyk. To nam nie będzie już potrzebne. Dobra, tak. Dobra. O nie, nie tak. To właśnie nie miało być tak. Cyk. Dobra. I teraz robimy coś takiego. Ale jak on kiedyś wyjdzie z tej celi, w której podobno się znajduje, bo tak słyszałem, tak mi pisaliście. O, no to się opamięta. Cwaniaczek. Dobra, cyk. Myk. I dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że jakoś to się prezentuje, ale z tej perspektywy ciężko. No, to wygląda jakby się, nie wiem, no jakby coś miało po prostu na buzi, nie? Ej, bo ja zginę! W ogóle muszę sobie skołować jedzonko. Dobra, cyk. O, dobra. To sobie zniszczmy. Myk. I lecimy dalej. Niszczymy po prostu mu wszystko, co tylko możemy. Bo to naprawdę jest już jakaś istna tragedia. Dobra, została nam ostatnia tutaj podobizna. Ej! Ostatnia podobizna nam została! Ej, co to w ogóle jest? Czemu Bzyku ma tu wąsa? Aha, to było akurat dziwne. Dobra, nieważne. O nie! Dwa serduszka. Dobra, wiecie co? Ja jednak nie będę robił tej podobizny. Przejdziemy sobie i zniszczymy cały jego domek. Ale to w sumie zaraz. Potrzebujemy jedzenia. Potrzebujemy jedzenia, bo bez jedzenia to my tutaj długo nie przeżyjemy. A czy gdzieś tu jest jakieś jedzonko? Kurczę, przydałoby się i to masakrycznie. Ja jestem jego... Boże, pół serduszka. Pół serduszka, szybko. Dobra, jest jedzenie. Ole fart. Boże, bylebym nie zginął, bo to już będzie naprawdę. Dobra, mamy. Lećmy do jego domku i pokażmy, co to... Ej, co jest? Co to jest? Czemu tu...
czemu tu jest milion X-ów? O co chodzi, widzowie? Tego akurat nie widziałem i o tym mi... W Tomku też są X-y. Ale masakra, co to jest? Nie, ja myślę, żeby... Nie, ja muszę to zbadać. Tylko żeby to zbadać, to ja muszę przede wszystkim mieć podkę na niewidzialność. Dobra, wiecie co? Ja lecę. Ja wiem, gdzie ją ogarnę. Sprawdzę pierw w swoim domku, czy ja nie mam podki na niewidzialność, a potem się okaże, czy faktycznie tam coś jest. Dobra, przejdźmy przez tą pułapkę. Dobra, zniszczmy ją, bo ona się już i tak nie przyda. Chociaż patrzę na to, ile ich jest, to może się przyda. Dobra, czekajcie. Skrzynia. Dobra, czy tutaj jest coś, co potrzebuję? Nie, tutaj nie ma. Myślałem, że tutaj może będzie ta podka. Tu też nie ma podki. Dobra, widzowie, jedyna podka, gdzie może być, no to na Jetowicach, w tym moim laboratorium, gdzie jest milion wręcz. Milion potek. Ej, nie, to jest po prostu jakaś masakra. Armia X-a, widzowie, armia X-a. Tego jeszcze nie grali, powiem wam szczerze. Jestem zdruzgotany tym, co zobaczyłem. Muszę jak najszybciej to wyjaśnić. Dobra, przejdźmy w takim razie i idźmy. Ej, tu są jakieś potki. Poison, insta. Dobra, nie, my musimy wejść tutaj. Przejdźmy tu i zobaczmy, co się dzieje. Dobra, tutaj. Jezus Maria, co się dzieje? Dobra, i teraz mamy szukać po tych wszystkich potkach. Ja nigdy nie znajdę. O Boże, dobra, szukajmy. Tu jest tak, jump boost to nie. Tutaj nic nie ma, tutaj też. To nam niepotrzebne. To też. Co to jest? Speed. Kurde, już myślę. O! Nie, to też jest speed. A to? Kurde, wszędzie jest speed! A gdzie jest ten? Cholerstwo. Ale wiem, że na pewno. O! Jest! Dobra, jedną podkę sobie tu zostawmy na wszelki wypadek. Ale mamy podkę 8 minut. 8 minut to akurat idealnie bym powiedział, że nam styknie. Nie wchodzić tylko dla Yeti. Dobrze. Na pewno nikt tu nigdy nie był. Na pewno. Dobra, przejdźmy. Wypijmy, widzowie, tą podkę. Dobra, już możemy ją wypić, bo i tak nam styknie te 8 minut tej podki, więc to na pewno. I teraz lećmy i zobaczmy, o co chodzi z tą cholerną armią X-a. Ich tam było pełno. No inaczej tego nie nazwę. Albo to jest armia, albo okazuje się, że X-ów, widzowie, jest więcej niż nam się wydawało. Możecie zgadywać w komentarzach, no ja nie mam pojęcia, tak szczerze. Zobaczymy. O, coś tam. Dobra, już nie mam nawet fajerwerek. Czy ja mam ten? Dobra, muszę zdjąć zaraz. Dobra, zdejmuję, widzowie, elytrę i wchodzę. O nie! O, dobra. Ty, nie straciłem... Aha, lag był. Myślałem, że nie straciłem HP. Dobra, widzowie, jest X. Czy oni mnie widzą? Proszę, nie bijcie mnie. Boże, oni chodzą. Jezus Maria. Ej, co? Oni wszyscy wyszli? Nie, jest tutaj X. I tutaj też są X-y. Dobra, ja muszę się im przyjrzeć, czy oni wyglądają dosłownie tak samo. Czekajcie, tutaj jest taki jeden. Nie no, to jest, widzowie, X1 do... Ej! Widzowie, on mnie zabił. On mnie jakoś... Ja się chyba... Ej, dobra, ale patrzcie na to, bo ja dalej mam niewidzialność. A nie mam niewidzialności, to tylko ten... Dobra, wiecie co? Ja... Idę tam jeszcze raz, zobaczę. Ej, ale to akurat było... Mam, widzowie, podkę i teraz jak najszybciej wchodzę. Tu jest X! Wchodzę na dół. Dobra, jestem na dole, widzowie, jestem na dole. Całe szczęście po prostu. Kurde, on musiał jakoś mnie ąsknąć, ale to był jakiś dziwny X. To nie był chyba ten X. Wydaje mi się, że tutaj doszło do nieporozumienia, ale co tu się wyprawia, to jest naprawdę grube. Powiem wam szczerze, nie... O Jezus, to był jakiś tragiczny sen, gdzie mnie wywaliło. Nie. Czy to jest naprawdę moje więzienie? Nie. Czekajcie, coś tu pisze. Zdrada jest niewybaczalna. X. Zdrajcy tak kończą, szykuj się. Nie. O nie, oni mnie złapali. Ale ja... Ej, tam jest X. Co on tu robi? I zniknął. Nie. I co ja mam teraz zrobić? Przecież ja jestem... Szykuj się. Ale na co ja mam się szykować? Czy to, widzowie, jest mój koniec? Czy ja powinienem zdradzać X-a? Co ja mam teraz ze sobą zrobić? Ja nie wierzę. Dobra, widzowie, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.